Naszym gościem dzisiaj jest dr Jacek Dębiec, psychiatra, psychoterapeuta, neurobiolog i filozof, który od ponad 20 lat w Stanach Zjednoczonych zajmuje się badaniami naukowymi, między innymi bada mechanizmy strachu i międzypokoleniowego przekazu traumy. I co jest bardzo ważne i co chciałabym podkreślić i za co chciałabym panu serdecznie podziękować, od lat nie używa pan zwierząt w badaniach laboratoryjnych ze względów etycznych. Od kilku lat. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do tej rozmowy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest pan neurobiologiem, czyli jest pan naukowcem, który bada mózg. A oprócz tego jest pan też psychiatrą, czyli przyjmuje pan pacjentów i ma pan ponad 30 lat doświadczenia klinicznego, czyli pracy z pacjentami. Więc pomyślałam, że może zaczniemy od tego, żeby zrozumieć, jak działa mózg. Dlatego, że jeżeli rozumiemy, jak działa mózg, to będziemy w stanie wyjaśnić sobie bardzo wiele spraw związanych również ze zdrowiem psychicznym. Czy w XXI wieku, w 2024 roku, czy wiemy już wszystko na temat mózgu, czy też wciąż pojawiają się nowe badania? Może tak, użyłbym tutaj metafory jednego z wielkich fizyków, że z naszą wiedzą, również wiedzą o mózgu, jest jak z balonem, który pompujemy, więc im więcej wiemy, to jest wnętrze balonu, tym więcej mamy pytań, to jest powierzchnia balonu. I tak jest z mózgiem. Wiemy, ale też wiemy, jak dużo nie wiemy. I też musimy mieć tego świadomość, że nasza wiedza o mózgu na danym etapie w dużej mierze jest kształtowana przez dominujące paradygmaty badawcze. Na przykład, jeżeli takim dominującym paradygmatem badawczym jest paradygmat genetyczny, to będziemy się skupiać na ekspresji genów w różnych komórkach mózgowych i zbudujemy jakąś mapę mózgu, genów mózgu. Jeżeli ktoś zajmuje się bardziej przekaźnikami. innym obszarem, na przykład przekaźnikami, no to będzie starał się zbudować czy skonstruować mapę tych przekaźników. Ktoś inny będzie zajmował się morfologią i będzie miał dużą wiedzę na temat morfologii mózgu. Jeszcze inna osoba może mierzyć czynność elektryczną mózgu i powie nam bardzo dużo o zmianach czynności elektrycznej mózgu. Także można powiedzieć, że to jest charakter współczesnej wiedzy, że ona, że nauka nam daje taki bardzo wycinkowy obraz tego, co badamy. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia z bardzo złożoną rzeczywistością, jaką jest mózg. I tego trzeba mieć świadomość. Zgodziłbym się z tym, że jesteśmy jakby bardzo zależni od tego świata społecznego, kulturowego, który wytworzyliśmy. Z jednej strony może dawać nam jakby ciągłe poczucie zagrożenia, jeżeli docierają do nas informacje o różnych nieszczęściach czy niebezpiecznych wydarzeniach, które dzieją się w różnych częściach świata, więc nie wokół nas, nie na zewnątrz naszego domu. Z drugiej strony ten świat społeczny może nas też znieczulać na to, co się dzieje, bo może nas jakby dawać nam fałszywą nadzieję albo fałszywe pocieszenie. I to jest jakby sytuacja, w której znajduje się współczesny człowiek. Czy jest to na przykład związane z tym, w jakim miejscu żyjemy, jakim powietrzem oddychamy, jakie pożywienie spożywamy, jakie treści spożywamy z internetu czy z telewizji? Jak najbardziej. Mózg nie jest zamkniętym obiektem. Może dla pewnej wygody badawczej ktoś może założyć, no tak, badam mózg i badam, co zachodzi w mózgu, jakby ignorując to, co dociera do mózgu, ale to jest założenie, to nie jest rzeczywistość.
powiedzieć, że wszystko wpływa, co się znajduje, czy wszystko, nie może nie w takim stopniu, ale całe otoczenie wpływa na mózg w różnym stopniu i w różny sposób. Może to być na przykład, może cofnijmy się, bo mówiąc o mózgu i o tym jakby o mózgu w naszym środowisku tu i teraz, często zapominamy, że przecież jest to część naszego organizmu, która, tak jak nasz organizm, ma długą historię ewolucyjną. A to jest nie, mózg nie jest jak smartfon, urządzeniem, które genialni inżynierowie skonstruowali, żeby odpowiadać na potrzeby naszego życia tu i teraz. To jest część naszego organizmu, który ewoluował przez tysiące lat. Miliony lat, tak. Tysiące lat, mówiąc już o mózgu ludzkim, ale oczywiście ewoluował znacznie dłużej. I ta ewolucja odbywała się w określonym środowisku, czy w określonych środowiskach, które ma określone parametry. I te parametry, czy charakterystyka środowiska znajduje odbicie w funkcjonowaniu mózgu. Na przykład badacze mózgu mogą potwierdzić, że w czynności mózgu, to zarówno w aspektach tych elektrycznych, czy biochemicznych, chemicznych, widać pewną cykliczność. Na przykład cykliczność dnia i nocy. Inna jest aktywność różnych części mózgu w ciągu dnia, inna jest w ciągu nocy. Również aktywność przekaźników, czy hormonów zmienia się. Hormony sterydowe w ciągu dnia, ich poziom podstawowy wzrasta, a w ciągu nocy, kiedy śpimy, spada. Jeżeli dochodzi do zaburzenia tego, to oczywiście dochodzi do zaburzenia poziomu hormonów i jakby konsekwencji, które z tego wynikają, więc jak najbardziej mózg jest zależny od tego, co się znajduje w środowisku, od pokarmu, który spożywamy. Są pewne składniki, na przykład kwasy 3-omega, które są niezbędne do produkcji oligodendrocytów, bez których nie moglibyśmy sobie wyobrazić przewodnictwa w mózgu. Więc jeżeli to jest czynnik, który jest niedostateczny w naszej diecie, to oczywiście on będzie się odbijać na czynności mózgu. Dieta może też wpływać na... Wyjaśnijmy może, na czym polega przewodnictwo w mózgu, bo oligodendrocyty, jeśli dobrze pamiętam, wytwarzają mielinę, która umożliwia szybsze przekazywanie informacji. Dokładnie tak. Więc... Czyli szybkość zapamiętywania, uczenia się nowych umiejętności zależy właśnie od oleju omega-3. Tak, szybkość, koordynacja różnych czynności poznawczych czy różnych zachowań. Jest to bardzo istotne. Pokarm również może wpływać w taki mniej bezpośredni sposób, to znaczy nie bezpośrednio na nasz mózg poprzez te składniki pokarmowe, ale na przykład poprzez florę bakteryjną, która produkuje wiele różnych neuromodulatorów. Kwasy tłuszczowe. Albo na przykład niektóre bakterie produkują dopaminę, serotoninę, oksytocynę, które się dostawać do organizmu i też w jakiś sposób współuczestniczyć w tym, co ktoś chciałby nazwać równowagą chemiczną. Jeżeli sprowadzamy wszystko do chemii, ale oczywiście jest to bardziej złożone. Także nie jest to jakby to, co się dzieje w mózgu, nie odzwierciedla tylko i wyłącznie tego, co się dzieje w samym mózgu, ale też to, w jaki sposób mózg oddziaływuje z otoczeniem, to jakie jest jego otoczenie. Czyli podsumowując to, co pan powiedział, zdrowie psychiczne zależy z tego, co dzieje się w mózgu, ale to, co dzieje się w mózgu, zależy od tego, co dzieje się w całym organizmie oraz co dzieje się dookoła nas. Na przykład jakość powietrza też będzie miała na to wpływ, prawda?
Jak Ktoś, kto najbardziej. mieszka w lesie i ktoś, kto mieszka w mieście pełnym samochodów, będzie miał inną równowagę chemiczną w mózgu. Są bardzo przekonywujące badania, które pokazują, że zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko demencji. I powiedzmy, czynniki, cząstki, które znajdują się w smogu, oddziałują na mózg i powodują zmiany w mózgu. Także jak najbardziej. No jest, zmieniają się parametry środowiskowe. To przestają być optymalne dla mózgu. Można powiedzieć, że optymalne byłyby te parametry, w których mózg ewoluował. Jeżeli zaczynamy to w jakiś sposób zaburzać, no to będziemy również stawiać pewne wyzwania dla mózgu, który ma pewne zdolności adaptacyjne, ale oczywiście one są ograniczone.